Dobrze. To my bumarki. Tu nie bijemy. Tu nie bijemy. Nikaj! No tośmy wygrali! Laskę stawiam. Do ilu punktów? Widziałeś, swoim karusie wygląda tak jak chcesz. Dobrze, a więc walczymy do czterech punktów. Powyżej kolan, bo oczywiście przeciwnicy nie mają. Jeden ma jakieś łaciaki, ale drugi ma gołe kości. Ja jeszcze mogłem jeden pociągnąć. A ja tylko Państwu jeszcze przypomnę, że pod górami zawód trwa też turniej, finał turnieju. Czekaj, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się ścierają tam, jak sprawują się łucznicy, także można też przejść pod góry zamku, tam gdzie była wczoraj bitwa. Jesteście panowie gotowi, walczycie do czterech, powyżej kola. Gotuj się, bij! Tu było na szorce, ewidentnie uderzenie na szorce. Dobra, 1-0 dla Trzewigi. Gotuj się, bij! Przeciął na pół. Też. Pod drugą rękę. Też uderzenie na szorce. Gotuj się. Bij. Obopólne. Było obopólne. Bij dalej. Nie przerywaj. Jest. Trzecie uderzenie na fartuch na szorce. 3-0. A 6-0. Normalnie jeszcze go było dwóch rycerzy. Dobra. Gotuj się. Bij. Nie liczyłbym, bo to było coś pchnięcie się po odśmiechu. Jest! Cztery. Brawo, Marek! Marek Markiewicz, Herbulubicz z Gorągi Rodowej, Trzy Miecze. Zapraszamy Giermków. I ostatnia walka. Rej Kruadeli z Pana Rudą. Mariuszek Łazarzy, czyli znowu trzy miecze walczą z szybowe. Zapraszamy. A ja Państwu opowiem w tym czasie o...